Nie ma piękniejszej, nie ma ładniejszej, jak moja Marysieńka. A tak ogólnie to ja śpiewam od dzieciństwa. W wszystkich szkołach, podstawówce, w technikum cały czas byłam złączona ze śpiewem, bo bardzo kocham to śpiewanie. Na nie spogląda. Bardzo lubię śpiewać okropnie. Dla mnie to, to jest życie. Czego się zaczęło to, że zaczęły panie śpiewać? Koło gospodyń śpiewało. Bo było najprzód koło gospodyń. Takie założone. Później była praktyczna pani. Co gotowała tam jedzenia, kursy też byli, kobiety chodzili. I później myśmy zaczęli na dożynki, pierwsze dożynki w Bożyszu. Tutaj w świetlicy, tam to kiedyś księgarnia była. Pierwszy raz uczyli się śpiewać. I później na naszym stadionie tylko nie było ani sceny jeszcze, nic. My w swoich strojach i byli dożynki wtedy pierwsze. I od tamtej pory tak się zaczęło i tak jeździmy po świecie cały czas. Wyjazdów było bardzo dużo i to człowiek był zadowolony, że przyjeżdżał, torbę zostawiał, przypakowywał, bo tam trzeba było wtedy, to tu jadą, to tu jadą. I tak ten czas szedł. No to chyba ostatnie Węgorzewo, bo tak było wesoło, tak było fajnie. Taniec z panią dyrektor z Węgorzewa. No, no, takie było, no naprawdę, to było wesołe. My tam jeździmy, jak pojeździmy, to tak jak my jesteśmy w domu. My zajeżdżamy, to się pyta, co pije, taka herbatę, co mam robić. Bardzo jest miło, bardzo jest kierowniczka, ta cała dyrektorka domu muzeum i te dziewczyny, wszystkie, Roksanka, wszystkie jakie tam są, przylecą, całują się, witają się. Przyjeżdżają do nas od roku 1990 również panie Orzeszanki. Kiedy przyjeżdżają, słońce zaczyna świecić, robi się radośnie. Panie przyjeżdżają również zawsze ze swoim gościńcem. Są już nasze. Orzeszanki są jedną z wysp takiego mazurskiego archipelagu, do którego należy zaledwie kilka zespołów śpiewaczych. W czym charakterystyczny jest ten archipelag? Na Mazurach po 1945 roku nastąpiła niemal zupełna wymiana ludności. Folklor mazurski, można powiedzieć, że wyjechał wraz z przedstawicielami tych ziem, którzy tutaj wcześniej mieszkali. Natomiast na te ziemię zjechała między innymi ludność właśnie z Kurpi, z północnego Mazowsza, z Podlasia północnego, zachodniego, z Suwalszczyzny, a także po 1947 roku z południowo-wschodnich ziem obecnej Polski. Jest to taka sytuacja, w której spotykają się ludzie z zupełnie innych środowisk i muszą rozpocząć życie na nowo. Jednym z elementów, poprzez który to życie może zostać spójnie połączone, jest właśnie folklor. Orzeszanki miały trudne zadanie, ponieważ każda z nich ze swoich rodzinnych stron czy z rodzinnego domu przywiozła charakterystyczny dla danej wsi, danego regionu repertuar. To nie są tylko teksty pieśni, to jest też gwara, która wszędzie jest różna, różni się czasami akcentami, czasami słownictwem, natomiast jest zróżnicowana. Orzeszankom udało się w spójny sposób zebrać swój repertuar. Pieśni bardzo cenne, ponieważ często są to pieśni obrzędowe, dotyczące prac żniwnych, dotyczące osób świętych, dotyczące sytuacji miłosnych również, bo ten folklor jest najbardziej lubiany. Im udało się zebrać repertuar i spójnie go zaśpiewać. Robią to już niemal 40 lat. Robią to świetnie. Mam wrażenie z pasją. A jakie obrzędy Orzeszanki przedstawiały? Obrzędy. Robiliśmy Herody. Przedstawiali. Później takie
ostatki, jak to mówią, zapusty. Takie, różne takie zabawy, różne takie. Przędzenie. Zawsze jestem żołnierzem. Żołnierzem, bo to cztery żołnierze, śmierć, marszałek, Żyd. To wszystko przedstawienie takie. I te obrzędy takie weselne, takie śpiewające, takie różne. Tak, śpiewa, jak pani młoda wyjeżdża do ślubu. No, jak jeździmy do Kazimierza, idziemy ulicą przebrane tam do tego parku, to co chwila nas zatrzymują ludzie. Pytają, co to za strój, jaki piękny strój. No, bardzo się wszystkim podoba, naprawdę. Tam w Kazimierzu to bez przerwy musimy odpowiadać. Dobry panu. Jest leciutkie, wianeczki, śmiało. Dobry. Wow. Niesiemy. No tak pod dwie może, na co? Górę. Do samej lustrzanej niesiemy. Proszę, fajne w tych, jak Lucja zaczęła chodzić na te zajęcia. Pierwszy występ, który odbył się chyba, jak pamiętam, na Wigilię. Jak zobaczyłam występ córki, to aż łzy mi się zakręciły w oczach. Dlaczego? Dlatego, że moja Lucja jest spokojną dziewczynką, taką trochę nieśmiałą, a ten występ po prostu pokazał całą ją taką odważną. Ona śpiewała nie tylko Buźką, tylko całą sobą, dosłownie całą sobą. Od góry do dołu ona była w tym śpiewie. Także na odwagę, tak, to są zajęcia rewelacyjne. Ola jest zachwycona. Zachwycona jest zajęciami, tym, co się tutaj dzieje. Zachwycona jest atmosferą, która tu panuje, bo jest bardzo przyjacielska. Dziewczyny się bardzo lubią, bardzo miło ze sobą spędzają czas. Przed próbami jest na pewno bardzo głośno. Cały Dom Kultury słyszy, że dziewczyny przyszły, ale na samych próbach już są spięte, już świetnie pracują i efekt jest fenomenalny. My jako rodzice w kuluarach, w zapleczu czekamy na dziewczyny i faktycznie, kiedy zaczynają śpiewać, to po prostu się rozpływamy. Coraz więcej chcę i więcej, także nie tylko zespół. Chciałabym na kolejne też przychodzić jakieś zajęcia, także chyba jej się spodobało bardzo. A najwięcej pracy przy dzieciach mamy przy kąpieli. Musimy je często ponaglać, żeby wychodziły spod tego prysznica, a są na tyle uparte, że nie wyjdą spod prysznica, dopóki nie wyśpiewają całego repertuaru, którego się uczyły podczas danego dnia na próbie. Zawsze wracamy z tego zespołu, Małe Orzeszanki. Po prostu wracamy z miną śpiewającą. I Lenka, moja córka, no wraca po prostu z uśmiechem na twarzy. Bardzo się podoba w tym zespole. I bardzo się cieszę, że po prostu ten zespół został stworzony. Bo wiecie co, jest jeszcze ważne, że panie Orzeszanki nigdy nie śpiewają z kartek. Nigdy. Nie zobaczycie takiego występu, żeby panie patrzyły na jakiekolwiek kartki. Panie wszystko mają zapamiętane. I to też jest cała sztuka, żeby na scenie się nie zestresować, żeby pamiętać tekst i żeby elegancko śpiewać z głowy, a nie z kartki. Czego im życzyć? Radości w sercu. Jak będą radosne, to i piosenki będą śpiewały. Żeby były takie, jakie są, rozbawione,
szczebiotki, wesołe. No. Żeby pokochały i śpiewały te nasze polskie ludowe piosenki. Bardzo, bardzo bym cieszyła się, że te malutkie śpiewają dzieci. Dorosłe będą śpiewać później te piosenki nasze, tradycyjne takie. Sukcesów, bardzo dużo sukcesów życzę im. Żeby prowadziły, kontynuowały tą muzykę, żeby to nie przepadło. Żeby te wieści o Rzeszła słynęły radością, miłością taką. No przede wszystkim trzeba się dobrze słów nauczyć. Wtedy się ładnie śpiewa, bo jak się nie umie słowa, to wiadomo jak wychodzi. Przede wszystkim, żeby się ładnie nauczyły tych słów i będą śpiewać. Tak jak my. Na pewno fajnie. Dziecięcej frakcji zespołu Orzeszanki od nowa życzyłabym otwartości na to, co dostaną od seniorek, od zespołu Orzeszanki. Życzyłabym cierpliwości, ponieważ praca z folklorem nie jest pracą łatwą. Język, którym posługuje się folklor, jest już językiem archaicznym. Tego po prostu trzeba się uczyć. Życzyłabym również, aby traktowały panie Orzeszanki jak swoje własne babcie. Aby miały dla nich serce, wyrozumiałość i chęć do pracy.